Zebraliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko barbarzyńskiemu projektowi Ordo Iuris. Sprzeciwiamy się drugiemu Salwadorowi, który planują nam politycy. My chcemy wolności. Jesteśmy za projektem Ratujmy Kobiety, który dopuszcza przerywanie ciąży, który dopuszcza badania prenatalne, edukację seksualną, świadome macierzyństwo. Zebraliśmy się w Krakowie dlatego, że zebraliśmy ponad 14 tysięcy głosów, podpisów. Szanowni Państwo, w najbliższy czwartek rusza czytanie ustawy Ratujmy Kobiety i Ordo Iuris. Są to dwie różniące się ustawy. Do tej pory w 93 roku wypracowano... W 93 roku wypracowano kompromis. Ten kompromis mógłby funkcjonować, gdyby nie fakt, że niestety... Przepraszam, ale słyszę, nie słyszą. Ten kompromis mógłby funkcjonować, gdyby nie fakt, że mamy klauzulę sumienia. Odmawia się kobietom decydowania o tym, czy mają rodzić dzieci kochane, czy niechciane. Czy mają rodzić dzieci z kazirodztwa i z gwałtu. 21 września rusza czytanie projektu Ratujmy Kobiety i projektu radykalizującego. Całkowity, pomówiącemu nam o całkowitym zakazie aborcji. Projekt Ratujmy Kobiety przewiduje przede wszystkim edukację seksualną, przewiduje świadome macierzyństwo i to kobieta ma dokonać wyboru, czy dziecko ma przyjść na świat, czy nie. Projekt Ordo Iuris zabrania nam wykonania jakiegokolwiek ruchu. Natomiast mało tego, że zabrania nam i zawłaszcza naszą przestrzeń kobiecą, zakazuje lekarzom prowadzenia niechcianych ciąż. Nakazuje rodzić dzieci z gwałtu i z kazirodztwa. Pozwolicie Państwo, że przekażę teraz głos naszej koleżance. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Odwrotnie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Chcę powiedzieć, może nie do końca się zgodzę z koleżanką, ale aborcja to nigdy nie był problem definicji ani biologicznych, ani teologicznych. Spór o aborcję to zawsze był teren, ulubiony teren przemocy wobec kobiet. Dziś ta przemoc ma charakter prawny, ale skutki, które dotykają bezpośrednio kobiety, jest dokładnie tak samo dotkliwe jak w średniowieczu. Z humanistycznej perspektywy chciałabym powiedzieć takie jedno bardzo proste zdanie. Bardzo bym chciała, żebyście Państwo to zdanie zanieśli do domu. Że wszyscy, kobiety, mężczyźni, starcy, dzieci, geje, lesbijki, my wszyscy jesteśmy przede wszystkim i najpierw ludźmi. To dla nas, ludzi,
zapisano pierwszą kartę praw człowieka. W Polsce 52% społeczeństwa to kobiety. Polki zostały pozbawione dostępu do praw człowieka. Jak mogło do tego dojść? Bardzo prosto, proszę Państwa. Raz dane prawa nie są nam dane na zawsze. Nie upilnowaliśmy ich. W 1989 roku pierwszy demokratycznie wybrany rząd w Polsce oddał społeczeństwo w prezencie Kościołowi, wieszając w nocy w sali sejmowej krzyż katolicki. Następnie wyciągnięto wielkie nożyce i zaczęto kroić dla kobiet nową, zwiewną sukienkę. Ta sukienka do złudzenia przypomina burkę, proszę Państwa. W 1993 roku sukienka była gotowa. Skrojona, uszyta, włożono ją nam na głowę i kazano nosić z dumą. Zignorowano ponad 1 000 000 sygnatariuszy i sygnatariuszek sprzeciwu przeciwko ustawie antyaborcyjnej. Ten zbiorowy sprzeciw społeczeństwa znalazł swój finał w koszu na odpady. Na 23 lata odebrano nam głos. Dosłownie. No cóż, wypada powiedzieć przewrotnie. Dziękujemy Ordo Iuris. To dzięki wam mamy znowu głos. I nie wahamy się go użyć. Czy to będzie głos słyszalny? Mam nadzieję, że w końcu tak. Rok 2016 przejdzie do historii jako początek długiej i być może wyczerpującej drogi do odzyskania godności, wolności i podmiotowości kobiet w Polsce. Nie przyszliśmy tu dzisiaj żebrać o utrzymanie obowiązującej ustawy. Jesteśmy tu dziś, bo żądamy liberalizacji przepisów prawa, dostępu do legalnej procedury przerywania ciąży, dogodnej opieki nad kobietą ciężarną i w połogu, dostępnej antykoncepcji i edukacji seksualnej w szkołach. Żądamy karty praw reprodukcyjnych i warunków, w których dojrzali do podjęcia obowiązków opiekuńczych ludzie będą mogli planować swoje świadome rodzicielstwo. Dzieci w Polsce mają być chciane i kochane, a nie kończyć swój pełen poniżenia żywot na śmietnikach i w beczkach. Ostatnia rzecz, o jakiej muszę tu wspomnieć, to perspektywa społeczna. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy rozchodząc się po wiecu, zanieśli do naszych domów, do naszej pracy, do naszych kręgów znajomych i przyjaciół pewną ważną i dla wielu być może nową świadomość, że jesteśmy tu tak naprawdę dla tych kobiet, które nigdy tu z nami nie staną, dla których nawet nie istniejemy, które o nas nigdy nie usłyszą. Bo to one przede wszystkim są ofiarami tej niesłychanej przemocy prawnej i instytucjonalnej w Polsce. Siedzą teraz w swoich domach, zamknięte ze swoim bólem, gdzieś tam, daleko od szosy, w Polsce B. Zostawione przez wszystkich, przez partnerów, teściowe, sąsiadki, proboszcza, odcięte od nurtu życia społecznego, zależne ekonomicznie, uwarunkowane kulturowo na dźwiganie krzyża, który wisi w Sejmie od ponad 2 dekad i walnie przyczynia się do ich mizerii życiowej. Bo politycy nie wahają się w jego obecności handlować naszym życiem, zdrowiem i godnością ludzką. Właśnie zastanawiają się, czy wyposażyć naszą niewidzialną, magiczną burkę w ostatni brakujący element. Wiecie, taką małą, gęstą kratkę w prześwicie na oczy, żebyśmy przestały marzyć o wolności. Dziękuję za uwagę. Prosimy wszystkich, którzy chcą posłuchać, podeszli jak najbliżej, nie przejmując się tymi łańcuchami, które nie są niezbędne. Więc zapraszamy jak najbliżej i zapraszamy tych, którzy by chcieli coś powiedzieć. Żeby dodać do tego, co powiedziały koleżanki, chciałbym powiedzieć, że od 1989 roku mamy do czynienia z jeszcze jednym procesem. Z procesem wycofywania się wiedzy naukowej ze sfery publicznej. Naprawdę jest wielki odwrót od tradycji oświeceniowych. Zaczynamy rozmawiać o sprawach, które nigdy nie istniały, posługując się argumentami, które nie mają żadnego odniesienia do rzeczywistości. I ustawa aborcyjna jest kolejnym przykładem, kiedy poruszamy się w sferze mitycznej, a nie rozwiązywania żadnych problemów. Już abstrahując
abstrahując od tego, że ta ustawa nie ma zamiaru pomóc komukolwiek, bo na tym się nie skupia, tylko ma za zadanie wskazać kobietom miejsce w szeregu, na samym końcu. Ordo Iuris, które jest symbolem tej ustawy, trzyma się w cieniu. Nie pokazuje danych o finansowaniu organizacji. Nie wiemy dokładnie, kto za tym stoi. A przecież Biblia mówi, że w cieniu czai się zło. Więc gdyby Ordo Iuris chciało i było dumne ze swoich przykazań i chciało się do nich stosować, to przecież pokazywałoby dumnie swoje twarze. Nikt ich nie widział. Tu stoją ludzie, którzy chcą się pokazać. My chcemy czynić dobrze, popierać ludzi, pomagać ludziom. Tego nie ma w tej nowej ustawie Ordo Iuris. W ogóle kwestia pomocy człowiekowi, aby rozwiązać im jego problemy egzystencjalne, żywotne, dostęp do wiedzy. Te problemy nie występują ostatnio w sferze politycznej. I tego się musimy domagać, aby każda jednostka, każdy człowiek miał prawo dostępu do wiedzy, mógł podjąć racjonalną decyzję i żebyśmy my wszyscy mogli w tej racjonalnej decyzji to wspierać. Jesteśmy zawsze na takim kontinuum w prawach reprodukcyjnych. Albo całkowity zakaz, albo całkowita dobrowolność. Wybieramy to na świecie różnie. W mojej młodości, 30-40 lat temu, kobieta w ciąży przychodząca do ginekologa, ja jestem ginekologiem, dlatego o tym mówię, słyszała zwykle rutynowe pytanie. Przerywamy czy rodzimy? Teraz może to brzmieć brutalnie, okrutnie. Wtedy, ponieważ rocznie następowało około 600 tysięcy przerywań ciąży oficjalnych w szpitalach, najczęściej u kobiet z rodzin przemocowych, biednych, odległych od szosy, jak już było powiedziane, takie pytanie spotykało się często z wdzięcznością. Co zrobimy teraz? Możemy albo dopuścić do tego, że ustawa zabraniająca całkowicie aborcji będzie ogłoszona, będzie uchwalona, albo możemy się tego sprzeciwiać. Uważam, że powinno to prawo należeć do kobiety, powinny się sprzeciwiać. Natomiast mam też apel do moich koleżanek i kolegów ginekologów. Nie bądźmy bardziej papiescy niż sam papież. Bądźmy mniej okrutni. Mają wspaniałą tradycję pomagania ludziom wbrew politykom, wbrew zarządcom. To się ciągnie od powstań, można ciągnąć bardzo daleko. Wbrew generalnie prawu pomagaliśmy ludziom. To się działo również 40 lat temu. Dzieje się czasem teraz, ale bardzo rzadko. Bardzo proszę koleżanki i kolegów ginekologów, żeby nie zamykać się na biedę, nędzę, również emocjonalną swoich pacjentek, żeby nie wywyższać się swoim poczuciem świętości życia. Życie nie jest święte, wszyscy umieramy. Powinno należeć do kobiety, decyzja powinna należeć, czy to życie, które zamierza począć lub już poczęła, czy jest dla niej święte i czy ona jest w stanie w to życie zainwestować. Jeśli nie, wykonujemy pogrzeb, rozstajemy się z tym życiem. Takie jest moje zdanie. Chciałabym przekonać do tego, do powrotu, do takiego zdania moich kolegów i koleżanki ginekologów. Dziękuję. Bardzo często słyszymy, że nasze prawa reprodukcyjne to jest temat zastępczy, że to jest temat rytualnie poruszany na początku każdej kadencji i od lat nic się nie zmienia, zawsze wracamy do jedynie słusznego kompromisu. Tylko że to nie jest prawda.
1994 roku 58% Polek i Polaków było za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Dzisiaj dochodzimy do tego, że te osoby nie mają swojej reprezentacji w parlamencie. Żadna z partii parlamentarnych nie popiera dzisiaj tego postulatu, a osoby, które go popierają, są przedstawiane w mediach jako jakiś radykalny margines. Do tego doprowadziliśmy. Doprowadziliśmy do tego, że to, co dzisiaj nie jest przedstawiane jako radykalny margines, a jest w centrum wydarzeń politycznych, to ludzie, którzy są skłonni poprzeć absolutnie barbarzyńską ustawę zaostrzającą nasze prawa. To są ludzie, którzy zapytani w Brukowcu, który w ogóle skandalem jest, że wydrukował takie pytanie, czy zgodziłby się pan, czy kazałby pan swojej żonie urodzić dziecko, gdyby została zgwałcona? Oni odpowiadają tak. Odpowiadają tak politycy partii rządzącej w kraju w środku Europy. Do tego doprowadziliśmy. Do tego doprowadziliśmy, nie walcząc o nasze prawa. Mamy dzisiaj jedną z bardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych na świecie, która według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zaraz przeczytam, pogwałca zakaz okrutnego i nieludzkiego traktowania osób. Mając taką ustawę, musimy walczyć o to, żeby jeszcze nie została zaostrzona. Daliśmy sobie wmówić jako społeczeństwo, że musimy bronić jakiegoś kompromisu. Tymczasem nigdy nie było żadnego kompromisu. Nigdy nie było żadnego kompromisu. Czym jest empatia i czym jest drugi człowiek. Prawdopodobnie na swojej drodze nie spotkali nikogo, kto by im to uświadomił. Jak to się stało, że w 2016 roku znów o tym mówimy? Nie jestem w stanie w to uwierzyć. I chciałabym państwu powiedzieć, że musimy walczyć i musimy faktycznie się spotykać na takich zgrupowaniach, żeby usłyszano nas. Sprzeciwiamy się braku świadomości i braku empatii w stosunku do drugich osób. Dziękuję. Dzień dobry. Jestem tutaj, ponieważ, choć nie jest to dla wszystkich oczywiste, jestem człowiekiem, mam sumienie i należy mi się prawo do decydowania o własnym ciele. Dziękuję.
przepisy dotyczące planowania rodziny i aborcji to lekceważenie głosu kobiet i dziewczyn domagających się bezpiecznych, legalnych świadczeń dotyczących usuwania ciąży. Nie pozwólmy, by decyzją o naszym macierzyństwie i rodzicielstwie rządził strach, wstyd i szantaż ze strony środowisk religijnych. Dyskryminowane są podstawowe potrzeby człowieka, decydowania o swoim życiu i ciele, potrzeby bezpieczeństwa. Kobiety, które decydują się na aborcję, umieszczane są na marginesie społeczeństwa. Wpaja się im poczucie wstydu i winy. Poddawane są opresji. Co łaskawsi, oszczędzają tym kobiety traumy, dyskretnie o nich milcząc, co wcale im nie pomaga. Szanujmy kobiety, które zdecydowały się na trudne ciąże i wychowane przez nie dzieci. Szanujmy też te kobiety, które świadomie podejmują decyzję o przerywaniu ciąży. Nie odzierajmy macierzyństwa z intymności. Pozwólmy lekarzom pracować w trosce o dobro matki i dziecka, a nie w obawie o szkodliwe przepisy. Dziękuję tutaj wszystkim zgromadzonym, tym, którzy poparli projekt Ratujmy Kobiety. W Krakowie zebraliśmy 14 tysięcy głosów, a w całej Polsce 215 tysięcy. To jest 215 tysięcy podpisów za wolnością, za prawami kobiet, za badaniami prenatalnymi, za in vitro i za tym, żeby każdy mógł o sobie decydować. Dziękuję wam bardzo. Ja jeszcze tylko bardzo, bardzo chcę podziękować Marii Amin, bo to dzięki niej w Krakowie tak wspaniale zbieraliśmy podpisy. Ona przez wiele tygodni codziennie z taką krzykaczką stała przy przejściu podziemnym i to jej głos ciepły i dobry zachęcał ludzi do właściwej reakcji. Dziękuję ci bardzo, Maryjo. I wszystkim super zbieraczom krakowskim, którzy naprawdę są genialni. Ela, Monika, Justyna, krakowskie dziewuchy. I to wszystko było całe szczęście ponad podziałami politycznymi. Bardzo dziękuję wszystkim. Naszła mnie taka refleksja, że że mówiły tutaj osoby wszelkich płci, profesji, w każdym przekroju wiekowym i martwi mnie to, że w mediach jesteśmy przedstawiane jako rozwiązła dziewczyna z dużego miasta, która po prostu nie chce robić nic innego, tylko skrobać się na lewo i prawo, jakbyśmy miały jakieś karnety. Nie miałybyśmy kart multisport, tylko multiskrob. Jesteśmy przedstawiane, co gorsze, jako uwaga, kontrowersyjne słowo feministki, którym poprzewracało się w głowach. Tymczasem stoimy tutaj wszyscy. Były piękne słowa, które reprezentowały absolutnie każdą warstwę społeczeństwa, płeć. I właśnie w ten sposób chciałabym, żebyśmy byli postrzegani jako rozsądni, normalni ludzie, którzy mają empatię i naprawdę nie chcą stanąć przed tym wyborem, ale jeśli przed nim staną, będą mogły zadecydować we własnym imieniu. Dziękuję. Dziękuję.
przepraszam, że facet wychodzi w tak pięknym gronie, bo jedno zdanie, kochani, tylko. Mamy za sobą już kilka różnych manifestacji, wyjazdów, takich, śmakich, owakich. I mam do was wszystkich jedną olbrzymią prośbę. Ciągle problemem kładzie się, ci są z kodu, ci nie są z kodu, ci są z razem, ci nie są z razem, ci są kobiety, ci są tamte. Kochani, tamten obóz jest cholernie zwarty i cholernie silny na ten moment. Jak my się będziemy ciągle przepychać, że nie pójdę na tą demonstrację, bo ona chyba nie do końca moja, a ja na tamtą, bo co mnie to obchodzi, czy jak macica, to będziemy wtedy dalej przez następne 20 lat. Musimy się sprząc, naprawdę odstawcie wszystkie jakieś animozje. To ja sobie powiedziałem, jak idę na wojnę i jestem słaby, to muszę szukać sojuszy. Nawet jeżeli one bolą, musi być kompromis, po prostu. Tutaj nas powinno być 5-10 tysięcy ludzi. Bardzo proszę, odstawcie to wszystko na bok, co złe, bo albo damy radę razem, albo po prostu oni po nas przejdą. Dzięki. Nie przejdą, nie przejdą. Na zakończenie, zanim Marysiu oficjalnie zakończy zgromadzenie, to jeszcze dostali państwo niektórzy reklamówki z programem Dni Świeckości. Dla wszystkich, którzy uważają, że świeckość jest istotna, sprawa tej ustawy jest niezmiernie ważna. Jednym z paneli Dni Świeckości w dniu 1 października będą prawa kobiet. Zapraszamy wszystkich, którzy doceniają świeckość, chcieliby mieć więcej wolności, bez względu na to, na własne przekonania. Zapraszamy do Dni Świeckości od 30 września do 2 października w Krakowie. Zapraszamy na manifestację 1 października o 14 i zapraszamy wszystkich, by nie tylko w ciągu tych 3 dni Kraków był świecki. To jest naprawdę bardzo świeckie miasto, mimo że ma bardzo dużo kościołów.